Siemanko, tutaj Pablo. Witam wszystkich serdecznie na YouTube i co lecimy z update'em. Mówię co obstawiam, mówię co robię, robię co mówię. To tak, na Bitcoinie na razie jestem bez trade'a. Czekamy sobie na powrót do 17 tysięcy i będziemy obserwowali co się dzieje w tym przedziale. Na ten moment strefa dalej trzyma, bo trzyma. Co? Nasz long był tutaj w miejscu zagrany po wybiciu tego szczytu. Został skeszowany w nocy, mamy shorty. Oczekuję teraz tylko powrotu i będę się prawdopodobnie dosiadał do shortów na jakąś korektę, przynajmniej do 16500, 16400. I tak to dla mnie wygląda. Długoterminowo, jeśli chodzi o długi termin na przyłączenie się do shortów, to czekam na 20 koła. Jeśli pojawi się oczywiście jakaś tutaj większa korekta, no to będę też ją rozgrywał w górę do tego poziomu. Z tego poziomu będę zakładał shorty i to shorty po samej jaja, czyli po 12K lub jakieś tam, lub przynajmniej wybicie tego dołka, który da ten wzrost do właśnie tego miejsca, czyli dajmy na to 15500 i na to czekam, jeśli o to chodzi. Tutaj te poziomy, to jest jako forma ciekawostki, ja tego nie używam. Dla mnie istotne poziomy to 12,5 i 9 koła, także Bitcoin dalej do dołu i nic się tu nie zmienia, jeśli o to chodzi. Także takie mam spojrzenie na Bitcoina i to obstawiam. Czy dzisiaj jakaś pozycja intraday będzie? Zobaczymy, bo nie wygląda to na razie za ciekawie, więc przerzucimy się pewnie na Forex. Ale pierw zanim to przejdziemy, to przechodzimy do Ethera. No i na Etherze to, co mówiłem we wcześniejszym update'cie na YouTubie, zakładałem wybicie tego szczytu, szczyt został wybity, dojście do shortów i kontynuacja shortów oraz wybicie tego dołka, o którym wspomniałem. Dalszy target na Etherze to jest dla mnie 1200 i tam dopiero bym szukał ewentualnie jakiegoś tutaj wejścia zleceń i jakieś korekty w górę i przyłączenia się dalej do shortów. Na ten moment tak to wygląda, także wszystko się spełniło, już to sobie usuwam, żeby syfu nie było. I tylko jeszcze luk na okiem, raz na eterka. Dobra, jeśli mielibyśmy powrót do 1258, no to z tego miejsca shorty do 1200. Tak to wygląda, także bez pierdolenia i o linii trendu i innych dzikich wężach FIBO. Tak. Już nie będę nawet gadał. EURUSD. Co na EURUSD robię? Na EURUSD jesteśmy cały czas w pozycji. Znaczy ja jestem, nie wiem jak tam moi grupowicze. Podejrzewam, że niektórzy też, bo ja mówię co robię, nie namawiam nikogo do kopiowania. To wygląda to tak. Ja jestem gdzieś tutaj w tej pozycji z tego miejsca. Stop lossa mamy wysranego gdzieś tutaj w tej okolice. Także tak to wygląda. I co? Target ja tutaj zakładam wybicie tego szczytu lub dojście przynajmniej do tej linii, którą tutaj wyznaczyłem. Co? Dla mnie to jest korekta i dla mnie to jest dalej rynek w górę, więc trzymam tego trade'a. Stop loss ustawiony już break even. No bo jak mi zejdą niżej, to sobie będę mógł wtedy wejść najwyżej gdzieś tutaj jeszcze raz. A to jak mi go wybiją z tego miejsca, to nie będzie problemu. Także ja zakładam, że rynek do góry, jeśli chodzi o euro USD. I tak to dla mnie wygląda. I czekam tutaj na te swoje poziomy. Tutaj mam swoje take profity ustawione, zresztą Wam pokażę. Takie dokładnie jest RR tego trade'a, wyjście, taki jest plan od początku na to, także no, tak to wygląda. I co, jeśli chodzi o euro USD, to tak na dobrą sprawę tyle. Jeszcze USD JPY. Tutaj USD JPY, czekaliśmy na tą strefę, cały czas jej sobie shortowaliśmy, ono chodzi fajnie jak po sznurku. I tutaj co? Wejście zleceń, ja czekam sobie na zejście, tutaj dojście do shortów, czekam generalnie na zejście do tej strefy jeszcze raz i to może być miejsce, które na USD JPY da powrót, czy kontynuację trendu wzrostowego, który jest, na dobrą sprawę, trwa od bardzo dawna. Jak widzicie, tutaj cały czas struktura jest zachowana, nic się tu nie zmienia i tak to wygląda. Rynek jest cały czas w górę, to jest korekta dla mnie po tej korekcie up, nawet po wybicie szczytu, dlatego tutaj sobie to obserwuję. No i tyle, dla mnie góra po korekcie. Chilis tutaj jeszcze było z prośbą o analizę. Tak wygląda Chilis według mnie. Możecie generalnie pisać w komentarzach na YouTubie, co chcecie, żebym Wam przeanalizował. No to luknę Wam okiem, no tam na każdą monetę, którą tam rzucicie. I co? Jeśli chodzi o Chilisa, to ja to widzę w następujący sposób. Dojście do tej strefy, wybicie lekko knocikiem czy coś tego rodzaju tej strefy i następnie shorty po dołek. I czekałbym tutaj, co się będzie działo po wybiciu 14,5 centa. I w zasadzie tyle. Jeśli chodzi o krypto, jeszcze zobaczę sobie BNB, tylko to nie jest mój wykres. BNB, no BNB leci do tych targetów, co Wam mówiłem, z tej strefy cały czas się lekko osuwa. I dla mnie 268 to dopiero miejsce, gdzie można rozważać jakikolwiek buy. Link wchodzi do strefy, którą też wyznaczałem w update'cie. Mówiłem, żeby tam na grupie mówiłem, żeby czekać na ten niższy poziom i zmniejszyliśmy strefę. Jeśli będzie jakakolwiek reakcja, to do miejsca
Dobra, i na linku tak. Potwierdzenie w strefie, dojście do tej strefy, short, dalszy. Tak to na ten moment dla mnie wygląda. Zobaczymy, jak to się rozwiąże. A czy short, tutaj już będę szukał potwierdzeń na shorty, ze względu na to, że ta struktura nie zostaje w ogóle zaburzona przez tą korektę, więc jeśli tutaj link da mocny strzał z tego miejsca, no to tutaj będę obserwować strefkę, oczko, tak. Będę obserwować, co się dzieje i dam wtedy sygnał na grupie, czy shortujemy, czy dalej rynek w górę do wyższej strefy. Na ten moment dla mnie wygląda to tak i dojście przynajmniej tutaj i tutaj rozważałbym nad take profitem, bądź przełączeniem się w shorta. To już zależy, co się będzie działo. Aż tak przewidzieć nie jestem w stanie, tylko wyznaczam sobie jako punkt zainteresowania, w którym będę chciał take profitować tego longa, który tutaj może się dzisiaj pojawić. XRP. Tutaj szczerze tego nie analizowałem dość długo. Nie handlowałem. Czekajcie, muszę to chyba całe usunąć w takim razie. Nie wiem, co tu się dzieje. No nie, dobra, jednak nie. Już wiem, o co mi chodziło. Tutaj czekaliśmy na powrót z tego miejsca do shortów. One nie doszły, więc one są już w ogóle nieaktualne. I na XRP na ten moment jestem bez trade'a i nie planuję tego na razie handlować. Niech sobie to lata. Jest dużo większych, lepszych setupów niż XRP, które na ten moment nie wygląda dla mnie interesująco, więc tego nie zamierzam rozgrywać. I co? Ropka. Ropka wedle analizy, to co mówiłem. Wybicie tutaj tych szczytów ze strefy short. Zatrzymanie się na strefie, którą też miałem wyznaczoną. Czekam, czekam na sygnał. Na ten moment ropa cały czas do dołu, więc shorty na ropie. Dobra, jeśli chodzi o update, tak na dobrą sprawę tyle. Krypto przedstawione, wszystko przedstawione. Co? Widzimy się w następnym update'cie. Kto jest zainteresowany metodologią lub chce rybę, a nie wędkę, to zapraszam na grupę po codzienne aktualizacje rynku i tak dalej, i tak dalej, i wiele, wiele, wiele innych. Także pozdrawiam Willa z Pablo. I co? Życzę udanych trade'ów każdemu. Pozdrawiam.